Ponad 2 lata czekaliśmy na ten dzień, aby pokazać polskim widzom film Największy dar. Zobaczcie relacje z premiery. Nie wierzę, że nikt z nas nie ma coś na sumieniu i nie musi komuś przebaczyć, albo nie spotka go taka sytuacja, że trzeba to zrobić. No i teraz ten film może być taką instrukcją, przykładem do tego, jak się to działo u innych ludzi, co z tym można zrobić, jak się na to odważyć, bo to do tego zmierza. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego filmu, który mówi o rzeczach najważniejszych. Gdybyśmy brali sobie do serca to, o czym jest ten film, czyli gdybyśmy umieli prosić o przebaczenie, umieli przebaczać, to świat wokół nas byłby inny. To jest banał, niby, tak? Prosta rzecz, truizm, ale tak naprawdę najprostsze rzeczy czasami są najtrudniejsze do przyjęcia. Także myślę, że to jest jakaś tabletka dla chorego świata, ten film. Podoba mi się też to, że pokazana jest też walka, że to nie jest łatwo przebaczyć, to pierwsze, a drugie, że to jednak jest decyzja, po prostu, że musi zapaść ta decyzja w nas, a potem to już nie nasza sprawa, że tak powiem, albo nie naszymi rękami dzieją się tam rzeczy. Jestem pozytywnie rozczarowana, czyli naprawdę zadowolona. Nie mogę się przyczepić. Doskonale wiecie, że ja bardzo często czepiam się filmów, ale w tym wypadku nie mam się czego przyczepić. I humor, który pojawił się w części fabularnej, i dokument, który pojawił się właśnie w tej części dokumentalnej, jest fascynujący. Zarówno pojedyncze osoby, jak i cała historia Rwandy czy Kolumbii, wojen, które się tam odbywały, mnie fascynują o tyle, że ja nie wszystko wiedziałam. Nie wiedziałam, że aż tak można przebaczyć. Wydawało mi się, że owszem, można wybaczyć komuś, że ktoś ci ukradł 1000 złotych, czy że ktoś cię porzucił, czy nawet jeżeli rodzic porzuci swoje dziecko, że gdzieś to dziecko z czasem może wybaczyć, ale nie przypuszczałam, że można wybaczyć to, że ktoś zabił ci połowę rodziny, na twoich oczach zabił twoje dzieci. Polacy bardzo potrzebują przebaczenia. Ja potrzebuję przebaczenia i proszenia o to przebaczenie ludzi, których skrzywdziłem. I kiedy Polska jest teraz podzielona, myślę, że to jest film, który Pan Bóg nam zesłał. To jest wielki dar dla nas, że ten film teraz jest dostępny w kinach. Ten film powinniśmy oglądać raz w roku. Przynajmniej. Każdy.